Pewnego razu, ni stąd, ni zowąd, Hanka oblizała się i powiedziała: mam straszny apetyt na rybę. Moje uszanowanie, jestem leśny wodnik i składam ci tysiączne dzięki za to, co zrobiłeś. Wyciągnąłeś szpunt z mojego stawu. Ojej, przecież nic wielkiego się nie stało. Wsadzi się ten szpunt z powrotem i będzie w porządku. Zobaczymy. Łatwo to powiedzieć, ale trudniej zrobić. Najpierw Rumcajs sam szukał szpuntu. Potem z Hanką. Ale szpuntu nie można było nigdzie znaleźć. Słuchaj, Rumcajs, za chwilę będę suchy jak wiór. Szpunt ma się natychmiast znaleźć z powrotem w dziurze. No widzisz, już dobrze. Nie złość się. Cóż ty sobie wyobrażasz? Strasznie mi ciasno w tym cebrze. Przecież wodnik nie może żyć w takich warunkach. Słuchaj, Rumcajs, już czas z tym skończyć. Musisz koniecznie znaleźć gdzieś porządny szpunt. Rumcajs zgodził się z tym i poszedł po szpunt do Jiczyna. Zaraz na pierwszym podwórku stała Balia. Ach, ty rozbójniku, uciekaj stąd! Ja ci dam kraść biednej kobiecie szpunt z Balii! Hanka była już porządnie zmęczona, a wodnik ledwie żywy od siedzenia w ciasnym cebrze, kiedy Rumcajs spokojnie wrócił do domu. Do licha, co jest z tym szpuntem? Powinien już dawno tu być? A może ja go wystrzeliłem w przeciwną stronę? Ale to właściwie wszystko jedno. Ziemia jest okrągła. Gdy tylko to powiedział,
Szpunt nadleciał z przeciwnej strony. Dziura w stawie została zatkana. A dalej wszystko już poszło jak z płatka. Hanka dostała w podarunku pięknego lina i w ten sposób mogła zaspokoić swój apetyt na rybę. Dobranoc.